wejść i zniszczyć te zapory, tak? Sprzedamy, kurde. Eker, marnie wyglądasz. Prześpij się trochę. Odpocznij. Obudzę cię, jak będziemy w pobliżu zaporu. Dobra. No to śpimy. Ciągle śnimy. No, ładnie. Trwa to trochę jakby długo. Tak, wiem, co miałaś na myśli. Mają 2, 5 i 6 lat. To pewnie sporo pracy. No, ale małżonka to twarda sztuka. Jest niezależna i jest świetną mamą. Nie daje sobie w kaszę dmucha. No, czyli dojechaliśmy do zapory. Podejrzewam. Jak to tak niechroniona? Nic nie atakuje? O, ty w mordę! Nic nie lata? No, ogromna jest. Starczy nam ładunków wybuchowych? Trzeba je dobrze rozmieścić. Zaczynamy tutaj i umieszczamy ładunki wzdłuż zapory? Widzisz tam po środku? Słaby punkt. Tam pójdzie główny ładunek. Masz dyplom inżyniera? Ja mam, tak samo jak ty dyplom lekarza. Ale ja jestem lekarzem. Zresztą, nieważne, na pewno da się to zrobić? Rozprujemy ją od środka. Wszyscy gotowi? Tak. Nie ufam jej za cholerę. Uwaga! Leci śmigło! Lek rozproszę. Jak mrówko. No dobra, no i co my z tym mamy fantem zrobić? Tamo mamy ało. Może tędy by w las? Nie, w las by chyba. Spadlibyśmy. To pewne. No dobra, ało uzupełnimy. Tutaj mamy gdzieś. Jak widzę, jest. Tu mamy eto, mamy snajpy. Ciężką snajpy. Nie wymyślimy. Znowu musimy ich prać. Może by tamtędy zaszedł gdzieś dalej, co? To jest, jak się rozpęta piekło. Tego moglibyśmy zaciukać po cichu. Spróbujmy, może niestety zauważy, co? Broń główna, broń dodatkowa. To będzie dodatkowa, a tu zrobimy sobie snajperkę jako główną. Okay. Dobra, prawidłowo mi się zmienia. Ups. Idzie coś? Choroba, zauważy tego. I to pancerny ma łeb?
Nie, zwykły. Idzie tu. Cholera, nie? No czujnicą na mnie. No to mamy dym. Nie strzelajcie tam, dobra. Dobra, wydać wam rozkaz strzela, tak? Jak zwykle. Wziąłem! Potrzebna sytuacja! Dobra, melduję gotowość. Dlaczego ci moi zawsze się gdzieś wycofają? No właśnie, zrób mu gińsku. Pomagajcie, przytrzymajcie mnie! Co ten mój team robi? Spokój. No dobra, musimy z hukiem widocznie, taki styl mamy, co? Teraz wreszcie rozstawił. Wreszcie rozstawił ten trój, no tu podstawę, tak? Otwieram ogień! Gdzie jeszcze? Tam biegnie. A? Tu biegnie. Tam biegnie. Ups, kubo. O. Załadowałeś? No, leciutko znosi chyba wiatr. Głowę będzie trudno trafić, bo... Ale nie. No zabiję ich wszystkich. Co jest? Jak to co jest? Tak? Jeśli tak, to ruszamy. Tradycyjnie.
chodźcie. Wejście jest przed bramy, nie? Dobra, wchodzimy. Gdzie ten mój team, no? Kurde. Ale mnie oślepił. Gdyby ich to było więcej, to byłoby już po mnie, co? Tam coś przebiegło, widziałem. Co jest? No muszę go zdjąć tam. Śmigło jest. Widzę, że jednego zdjąłem, co? Zobaczmy, co tu jest na górze. Wyrzutnia RPG. No i co dalej, co dalej? Tam przewidujemy dalej kłopoty, jak to co dalej. Teraz przyszło nam się nasuwać z Rosjanami. Co tutaj jest? To jest broń. Przejścia nie ma, nie widzę. Dobra. Górą musimy iść. Halo, Hanach. Tu przejścia nie ma, chyba że tędy. Nie, nie ma, nie. Szukaj drogi do środka. No jak to szukaj? No jest górą, tak? No to osłaniajcie, bo nie widzę jakoś. Nas tam w plery nie pojechali z góry, co? Atakuję! Nie, pójdę zobaczyć, co tam jest na górze, co? Dostanę z góry i będzie tyle. Mam nadzieję, że oni choć trochę wytrzymają, co? Zajęli jakąś pozycję. Tu można by przeskoczyć. O kurde! Skąd on do niego walił? Dlaczego? Mam wrażenie, że ich słyszę z tyłu.
tyłu, kurde. No mam wrażenie, że ich słyszę z tyłu. Kurde, no. Wszędzie ich słyszę. Normalnie są tam z tyłu, muszą być. Ach, tu są. Skąd to dwa? Ja nie wiem, czy z tym dźwiękiem coś jest nie tak, ale ja ich słyszę wszędzie dookoła. Kurde, wychyl się, bo już mnie wkurza. Ciężko z biodra trafić, czy nie? Dobra, czysto. Jesteśmy nad miejscem, gdzie ma się znaleźć główny ładunek. Mam tylko 30, 42 naboje. Ej, Rek, znaleźliśmy windę. No dobra. Na windą, ale o, jest. Gdzieś tu jest uzbrojenie. Idziesz, Rekar? Nie. Jeszcze nie. Gdzieś tu widzę uzbrojenie, no. Dawaj, Rek! Winda! Na górze. Ej, Rek! Znaleźliśmy windę! No dobra, potrzebuję nabojów. A nie widzę ich. Nie. Dawaj, no widzę, wyraźnie Winda! Widzę. Może to poniżej będzie, co? Ta amunicja, no dobra, bo tak wygląda. Ej, Rek, znaleźliśmy windę. No wiem, idziemy. Muszę ci to przyznać, Kana, znasz się na swojej robocie. Zwykli ochroniarze raczej nie poradziliby sobie w terenie. Nie mam wielkiego wyboru. Daj spokój, to coś więcej niż walka, gdy jest się przypartym do muru. Coś ukrywasz. Dobra, rozumiem. Masz swoje tajemnice. Przepraszam. Ciężko pozbyć się starych nawyków. No. Nie zawsze byłam związana z zespołem ochrony Jinche. Zgłosiłam się na ochotnika i mnie przenieśli. Skąd? Nic z tego, Irish. Dziewczyna musi mieć swoje tajemnice. Ty też nie powiedziałbyś mi wszystkiego o grabarzach. Fakt. Bądź pewien, że Chang jest naszym wrogiem. Wspólnym wrogiem. Ale jak wszystko się uspokoi, jak już nam się uda, a wierzę, że wygramy, Chiny będą mnie potrzebować. Nie mogę zapomnieć, kim jestem i skąd pochodzę. Wiem, o co ci chodzi. Chyba. Co jest? Zasilanie.
Odcięli prąd. No wreszcie, tak mówiłem, że widziałem to. Kurwa mać, wyłaźni! Szybko, tempo, tempo! Musimy podłożyć ładunki! Tutaj? Dobra! Będziemy osłaniać! Chyba ostrzał, granat, atak! Rekier, tutaj, osłaniaj ją! Zajebać to robi! Mordę drzesza, stoisz za rogiem, no. Dobra. Pierwszy ładunek uzbrojony. Dobra, no to lecimy. To nie rzędem. Co mówisz? Za każdą się tu zrobiło. Lek, uważaj na wejście! Już! Korytarz czysty! Spokojnie, tylko spokojnie. Załatwmy to jak profesjonaliści, tak? Oj, hanach. Dalej. Tak czy siak, to ty nam tu... Reker, do roboty! Będziemy osłaniać! Wejście, czysto! Cacy... Zadostali się! Spokojnie, bez paniki. Ja pierdolę! Co? Zasilanie odcięte! Zostaje tylko iść naprzód! Nie zbliżaj się do krawędzi! Cholera, tutaj stawać też niedobrze. Klasa strzał, Rekę! No ba, piękny. Jest tu żarula! Podłożę ostatni ładunek! Skłaniajcie! Podłożyłeś? Jak się stąd wydostanie? Widzę odpada. Miejmy nadzieję, że nadal się dostać prosztowane. Prosztowania, Rekiel. Prosztowania. Jasne. Roger. No i co dalej? I do góry, tak? Hanach. Oni się powinni w ogóle generalnie trzymać za mną, bo więcej mi przeszkadzają. Przecież. Leci. Ha!
Wejdźmy do wody. Jakiś rury, jakieś pręty. No tu cało z tego wyjść to cud. O kurde, o kurde, o kurde, o kurteczka. Oj, 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 oj. Pana żyjesz. Oj, Iris. Nie lubi zamoczyć, co? Musiałam wyciągnąć Irisha z kupy. O tym chyba lepiej nie wspominać. Farciarz z ciebie. Pewnie stąd ta twoja ksywa. Chciałbym. Decker, chodźmy. No, Decker! No chodź, Rek! Naprzód. No, odsiecz. Chyba ta. Obiecała nam transport. Ruszcie, Decker! Odsiecz nasza. Mam nadzieję, że Vince jest bezpieczny. No dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. No wreszcie. No wreszcie. Home sweet home. Dotrzymała słowa, kurde, pani major. Gdzie mój wózek? Zniszczyliście go? Wy cholerne tumany spod ciemnej gwiazdy. Mordy, was by trzeba rozstrzelać, ale i tak byście wstali. Dobra robota, Recker. Ruska obrona zdechła, most powietrzny znów otwarty. No co? Pani major, to jak będzie z naszym transportem? Wszystko załatwione. No jakie załatwione? Mówiliście, że chcecie lecieć na zachód. Przygotujcie się, macie 2 minuty. Tik tak, misiaczki, jazda. No nie. Spadochron? Naszym zdaniem Walkiria wzięła kurs na kanał Suezki. Spokojnie, dostarczymy was tam, ale wasz okręt będzie potrzebować pomocy. Ale o co znów kurwa chodzi? Może tak trochę grzeczniej, synku. Chińczycy opanowali północną część kanału. My musimy ją odbić. Wasz okręt płynie w sam środek szamba. Powodzenia. Dziękujemy, pani major. Nie. Jasne. To ja wam dziękuję. Mieliśmy wrócić do spokojnego domu, na nasz okręt. Jeśli Chang opanował kanał, Jinshen wpadnie w jego łapy. Wracamy na okręt. Żałuję, że się nie utopiłem. Wszystko dobrze? Irish, bo lubisz pić szkocką? Nie lubię wysokości. Bo studiowałeś w Notre Dame? Nie. Powiedz mi, o co chodzi z obcym? Wykaczą nas, ale nas porwie zaraz. Ja pierdzielę. Bomba. Fortec, strażnica, wóz zmiany kurs, odbiór. Strażnica, tu forteca. Odbiór. No i Walkiria. Źle cię słyszę, odbiór. Co tu się działo? Cholera, jasne! Myślisz, że ten pokład? Powinno być lepiej. Odpada, ścigające nas niszczyciele nie będą czekać. Jakie rozkazy, proszę pana? Odpalisz radar, sonar i wszystkie dostępne skanery. Muszę dokładnie wiedzieć, w jaki burdel się pakujemy. Pokład nieciekawie wygląda. Co najmniej 2 rozbite samoloty widziałem. Transportowe. No. Znowu pakujemy się w zadymę. To najgorsze 3 godziny w moim życiu. Nie tak wyobrażałem sobie powrót do domu. Jest Walkiria! Tak. Płynie prosto w pieprzoną pułapkę. Podczepić! Podczepić! Dasz sobie radę? Surowy królik i wojskowe racje. My będziemy to skakać jak... Pierdolek! Wyrzucą nas jak towar. Jak zaopatrzenie. Jak będziesz żygać, celuj w przeciwników na ziemi. Sprawdzić sprzęt! Dobra, no to widzimy się na dole. Będzie dobrze, musi być kurwa dobrze. Uch!
ładunek! Nie wiemy co z pakiem, kurde, no. Gotowi! Dawać! Już! No, nie skoczymy sami. Nie skoczymy. Fortecam. Tu grabasz 3. Odbiór. Powtarzam, forteca. Tu grabasz 3. Jak mnie zrozumiałeś? Wyzwól Walkirię. To wszystkich. Tu forteca. Czy ktoś mnie słyszy? Nieprzyjaciel wchodzi na nasz pokład. Powtarzam. Żołnierze wroga. Czego na pokładzie. Pana, gdzie ty lecisz? Spróbujmy wylądować na pokładzie. Dlaczego ja spadam poniżej? Siak, krew było blisko, co? Broń muszę wrócić do standardowej. Druga to snajperka. Nie, pierwsza to snajperka. Pierwsza to snajperka. O. Ale z tego robactwa! Myślimy ich na przód! Patrzmy, jakie gadżety mamy. Z gadżetów to sobie weźmiemy tak. To może być minki. Tak jest! Nie ma czasu! No nie ma czasu. Dobra, wchodzimy. Kurde! Trochę luzu musimy złapać tutaj. Trochę luzu na tym pokładzie. Skąd walą do mnie, ale zasady od granatu uciekam. No dobra, dobra, gdzie snajper, gdzie? Ach, tam jest. Wolni. Weź się orientuj. Troszeczkę luzu złapaliśmy, mam nadzieję. Aby przyczółek złapać, aby trochę oddechu, to potem można do nich próć, nie? O ty! Widzieliście go? No nie no. Ale dostałem tam kurde nie wiem z czego. Wylądowałem na pokładzie i się wpierdzieliłem w jakieś gówno. Nie wiem nawet skąd on mi mógł tam walnąć, no. Zobaczmy co mam. Uzbrojenie mam prawidłowe. Nie po to skakałem z tego. Dobra, musimy zdobyć przyczółek. Cicho, Henryk, weź się na roboty. Oszczędzać amunicję. To i każdy. Nie ma, idziemy, bo tam... Nie, przejdźmy dalej. Nie wiem, czy to był ten snajper. Kto do mnie walił? Wy to. Dobra, może na spokojnie.
Wiecie co to jest? To jest taka platforma startowa. Od tego się gazy silników odbijają od rzutowych. Dzięki temu moment startu mają. Jeszcze granaty. No. Kurde. Kurde. Skąd oni pyją? Z tyłu gdzieś. Wyszedł mi spod pokładu z tamtej strony. No cóż, dlaczego miał nie wyjść? Wow! Ale wyrwałem! Dobra, przede wszystkim, żeby tylko na górze czegoś nie było. Wow, znowu granat! Kurde! Gdzie on jest? Patrzcie, no... Nie wiem, gdzie biegnę. Tędy nie przejdę ogień. Po tym śmigle chyba tylko. Dobra. Co dalej? Kładka. Jest jakiś ogień, ale można przeskoczyć. Kurde, to którędy ta droga wiedzie? Skąd to do mnie pruje? Pokaż się. Uważa! No dobra, chodź się. Mam nadzieję, że zegarek to na fali był. Ja co? Tam nie wziąłem dość fajnie. Gdzie on jest? Dlaczego ja ich ciągle tu słyszę? Dobrze słyszę. Kurde, te światło nie, on ślepia trochę. Nie narażać na takie strzały, co? Kurde, co oni zrobili z mojego okrętu pięknego? Wszystko się jara. To chyba jedyna słuszna droga, co? Proszę o pomoc! A jak się wdolę! Zabijacie, Arizon? Na marze!
No kana, weźcie strzelajcie, kurde. Dychaj, no a ta jeszcze stanęła przy beczce, kurde, pierdutną zaraz. Wiem, że gdzieś tu jesteś. Helikopter. Jezu, helikopter to mi wykończy. Ach, tu jest, kurde. Wziąłem, potrzebna sytuacja. Kurde, było blisko. Cholerny helikopter, no. Zaraz, przecież ja mam coś. Nie, to nie to. Rozwaliłem go z tej pukawki normalnie. Skąd on mnie tu przeszedł? Skąd on mnie tu? Próbują do mnie, nie wiem skąd. To mój okręt, spalać stąd. A tam, na radarze gdzieś. Schodki, chodźcie. O kurde, amunicji nie mam. Osiem nabojów to jest gówno, nie?
Dogadać. Ja biorę. Ośmioma nabojami to sobie mogę, tak? Nic będę walił z tej wielkiej snajpy. No. Czysto. Nikogo żywego. Hendy. Co to z kungielu? Pek żyje. Znowu cię u pania strzeliłem. Dotarłeś. Grabarze wciąż górą. Ty w dupę. Myśleliśmy, że nie żyjesz. Właśnie. A potem jak mnie zostawiliście... Gdzie Jinche? Co z nim? Fajnie, że jesteś. Fajnie. A Jinche ma się dobrze. Ja zaprowadzę was. Sierżancie Pakowski, uchodźcy, co z nimi? Pakowski, Polak. Zostańcie z nimi. My pójdziemy tak do niego. Pan przodem, sierżancie. No proszę. Od razu go polubiłem. Uff, jesteśmy w komplecie. Uważasz na flanki! Idę Hanna. Fuck! Co się stało w Singapurze? Myśleliśmy, że zginąłeś. Chcieli mnie wyruchać, ale nie ma chuja. No, i coś ci się język zaoczy. Tak bywa, jak człowiek się 1000 metrów czołga przez ściek z dziurą w brzuchu. To teraz już wiesz, jak blisko jest stąd do piekła. Poziom... strażaków. No dobra, oni się i tak zawsze pchają przede mną, więc nie ma co robić za dymy. Ja się z nimi kłóć. Atak synchroniczny. Otwórz drzwi. 8 nabojów, pek mam. 8. A mój znak. No tak, musiało się skończyć.